No jesteśmy już na 2600, idziemy na żywca na razie, ale sypie śnieg. Taki był plan, że wchodzimy w złej pogodzie, kończymy w dobrej. Teraz trawersujemy do Trudnej Rysy. Andrzej. No pogoda nie rozpieszcza, sypie śnieg, ale jutro ma być ładniej, także taki był plan, wszystko jest zgodnie z planem. No, po trawersie Hintersteisera. Pierwsze pole lodowe. Syf. W takich warunkach przyszło nam walczyć. Jesteśmy przy końcu lodowego węża. No, sypie tak jak miało sypać, ale chcemy przenocować albo na biwaku śmierci, albo na rampie, a jutro będzie ładna pogoda. Taki jest plan. No jednak się nie przejaśnia. Jest wieczór, jesteśmy na żelazku. Ojej, no ciężki to był dzień, bardzo ciężki. Cały czas padał śnieg, w zasadzie oprócz pół godziny przerwy może było. O, już. Dziękuję. Przebiega z naszym planem. Wczoraj dupuwa i podejście w tej dupuwie do biwaku śmierci, a dziś spokojny, piękny dzień, a do tego wiatr w nocy, który zdmuchnął nadmiar opadu, także w rampie mamy betony, piękny teren, naprawdę. Jedyne czego się obawiam to poduchy na zejściu przez ten wiatr, no ale będzie trzeba to oceniać na bieżąco. Nie wyjdę? Ja szedłem do góry jeszcze. Męczący, nie? No. Może jakiś taki mega trudny, że się boisz, że odpadniesz, tylko boisz się, że nie przejdziesz. Trawers bogów. Andrzej już idzie. W końcu trawersu bogów. Teraz Andrzej, niezła lufa i słoneczko sięgnęło białego pająka. Jesteśmy w rysach wyjściowych. No niestety musimy dzisiaj skończyć, bo prognozy są słabe, go się podoba. Prognozę, że jutro sypie cały dzień. Także ciśniemy, na szczycie będziemy o zmierzchu. Bez komentarza. Jesteśmy nagrani. Zaraz na szczycie. Najgorsze z możliwych pogód. Huragan rósł mi z 20. No i co? I nic, no. Do zobaczenia.